Okej, okay, lampy przygotowane. Słuchaj, za dużo sobie tego przygotowałem. I tu, i tamtą trzecią prześwietlało. Będzie troszeczkę tak przyciemnione, jeżeli chodzi o oświetlenie, żeby nie było go za dużo, żeby nie prześwietlało. Mam nadzieję, że tak jak ja widzisz rysy, podjeżdżamy z... Znaczy, trzy pozycje. Dwie, które znam, to jest mistrzostwo w ogóle. Tutaj to jest król, no. Stary, dobry, sprawdzony sprzęt. Zarzucasz glejzik i maskowanie. Przy okazji troszeczkę jeszcze wytnie. No, produkt jest mistrzostwo. Myślałem też nad Neoxalem, nad ich cleanerem i plus ich wosk. No, ale nie będę wiedział, kurczę, jak z trwałością, więc nie ma sensu, popełnię to na aucie, bo jest to świeży temat. Ale dostałem od widza pastę, sealant w formie pasty, który aplikowany może być maszynowo i ręcznie. I sprawdzimy to na maseczce, zobaczymy jak maskuje. Jeżeli gdzieś będzie mi brakować światełka, zobacz, robię cyk, myk i mamy światełko. O, tak sobie tutaj podzielę, żeby nie było, zobacz. I mam maskę oświetloną. Kurczę, cudowna sprawa. Tym wysięgnikiem tamtym też mogę niżej, wyżej, szyba. No jest fajnie. No jest przygotowane tak, żebym ja miał komfort. Dobra. Na razie przedmucham sobie panel. Bo tu krążyłem z pyłków i innych drobnoustrojów. Kurczę. To będzie mi potrzebne do pada. Pady. Trzem. Słuchaj, wafle. No niezastąpione. Tu akurat mam do Turtle Waxa mistrza. Jego też brałem pod uwagę. No ale tamten to jest już, no wiadomo, nie? Tamten zrobiłby tu miazgę, ale chcę spróbować czegoś nowego, kurde. I pojadę właśnie na wafelku. Też, poczekaj, przedmuchamy go. Tu nawet nie zmieniałem w maszynie. Nie zmieniałem nawet, słuchaj, talerza trzymającego, bo nie widzę potrzeby. Teraz troszeczkę nam zapyli, zakurzy. Pięknie. Dobrze. To już mogę odłożyć. Tutaj jest też do cleanera. I co jeszcze zrobię, słuchaj? Zmniejszę sobie ciśnienie, bo jest za dużo do czyszczenia pada. Zjedziemy tak na okolice. 3 barów wystarczy. Tam jest 4, ale przy wciśnięciu będzie okolice 3. No dobrze, słuchaj, no to co? Próbujemy, nie? Zobaczymy, jak to usiądzie. Ciekawy jestem. Wymieszam. A, i docieranie, właśnie. Bo można go docierać również za pomocą sealanta. I tu będę chciał booster od szwagra. Śmierdzi niesamowicie. Nigdy jeszcze go nie używałem. Zobaczymy. Zaaplikuję 15 minut. Spróbuję też ręcznie, żeby nie było. Zobaczymy, jak temacik się... O, jaki tu jest syfek. Dobra. O. Raz. O. Pasta finiszowa. Wygląda to jak pasta finiszowa. Ostatnio się bawiłem takim sprzętem. Na razie wjeżdżamy z rotacją. Zobaczymy. Jak nie będzie się rotacja sprawdzać, to jedziemy może i z dualką, ale myślę, że na rotacji będzie ok. I tutaj nie szalejemy. Chodzi o to, żeby go równo rozłożyć i zostawić. Pięknie pachnie. Co ja takiego używałem? O podobnym zapachu, słuchaj. Nie pamiętam, kurde. I to jest wszystko, słuchaj. Cała filozofia. Teraz tak, co ja tu widzę? Czy on mi robi? Nie robi dobrze. Bez docisku. Chcę zobaczyć też, na ile mi skórkowany zamaskuje.
Bo jeżeli nie będzie maskowania, to na czym nam bardzo zależy, no to wrócimy do starego, sprawdzonego sprzętu. Jak to się ma? No siedzi. Jest tłusto. Jest tłusto. No zobaczymy dalej. Całkiem fajnie. Naprawdę. Co on mi przypomina, kurczę? Którąś z past. Raz. Dwa. Trzy. I to jest wszystko. Ale zrobimy jeszcze jeden myk. Zamkniemy. I odwrócimy. I stoisz. O tak właśnie byśmy chcieli. Trochę mi tu chlapnęło, widzisz? Czy zostawimy? Nie, jedziemy. Ósma 8:30. Więc będę chciał sprawdzić po 15 minutach, jak się dotrze. Kupiłem też sobie specjalnie pada, taniego finiszowego. Kupiłem sobie też specjalnie pada od Bola. Taki tam leży, taki z plastikowym talerzem, kurczę, który jest mało bezpieczny. Cóż mogę powiedzieć? Ciekawe, czy by się udało ją do końca wypracować. Prowadzi się fajnie, mięciutko. Ale zaczyna mi chlapać, więc odpuszczam. Jedyneczka. Czuję, że ręcznie będzie przyjemniej i szybciej na pewno. Dobra, troszeczkę teraz przedmuchamy. No dużo miodu wyszło. Sucho. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Przyjemnie. Zrobimy połowę machy. I dotrzemy. I zobaczymy różnicę, nie? Oczywiście nie będę ci pokazywał całego auta, bo to będzie trwało wieczność. Większość auta i tak będę chciał zrobić jak? Ręcznie, słuchaj. Zdecydowanie. Mi tu chodzi mi tylko o to, żeby go natłuścić, żeby zakryć rysy. Ja tutaj nie będę się męczył maszynowo. Jakbym miał robić już maszynowo, to bym wziął coś, co mi trochę rysy wytnie i zamaskuje. No to kurczę, wziąłbym też Turtle Waxa, który oszukałby tu pięknie. Bym się nawet nie
zastanawiał. Dobra, teraz muszę sobie podnieść maskę, żeby na plastik nie wyjechać, bo nie wiem, jak się zachowa na plastiku ten produkt. Bo widzę, że potrafi zostawić taką mgiełkę. Gdzie to było? Tu gdzieś było. No, jest. No, ostatnio otwierałeś. Jest, dobra. Poszło do góry? Pięknie poszło do góry. Tak jak chcieliśmy? Tak jak chcieliśmy. Dobra, to tu ci teraz dorzucę światła. Żebyś też widział, co się dzieje. Kabel na siebie. No fajnie. No dobrze, słuchaj. To jest ten pad. Bola. Finish. Naprawdę są fajne. Do takich rzeczy są idealne. I tu będę spróbował na boku. Czy będę próbował? Zrobię na boku. Nie będę próbował. Jedyne co, no to tutaj to mocowanie jest takie słabe. I tu musisz uważać przy tym padzie. Dobra, to już wyłączę lampy. O, mamy jeszcze 10 minut. Bo jak gdzieś nim dojedziesz, zobacz, i od razu masz odkryty plastik. To jest tragedia. No i tu pod tym względem leżymy z tymi padami, niestety. Mało bezpieczne, ale nic. Sprawdzimy tutaj na boku. Pasowałoby jakieś światełko, co? Już idę włączyć. Dobrze. Mamy światełko, graciarnia, aż miło, co? No, mały garaż nie był robiony z myślą o takich sprawach. Miało być tylko do zaparkowania, plany były trochę inne, miało być coś też otwierane, ale poszło tak, że wybrałem państwową robotę. I wcale nie żałuję, nawet przez sekundę. Swojej decyzji, naprawdę. Nawet przez chwilę. To było najlepsze, co mogłem zrobić. Państwowa praca. Ciężka państwowa praca. No właśnie. I tego się trzymajmy. No dobra, przejdźmy sobie tutaj. Ciach, pyk, myk. Kiedyś tymi padami i z bola zrobiłem całe auto. Dawno, dawno temu. Te pady to mają z milion lat. Co my tu mamy? Szóstki nie chcemy. Słuchaj, na drugą stronę maski przeskoczę z padem gładkim. Bez wafelka. Bo widzę, że fajnie się prowadzi. Naprawdę, no. Lepiej. Zdecydowanie zostaje taki filterek malutki. Tej pasty. Trochę jej dałem za mało. Teraz pojedziemy lampy.
Tak, też tym lampy zrobimy. O, niech się nasączy. Dobra. No, malutki. Co on mi przypomina? No kurde, na maksa którąś pastę. Co ja to miałem z tych past? Aż spojrzę, tam mam taką pastę i ona jest niby finiszowa. Co to było? Przypomnij sobie, SSR, jak to była ta nazwa tej firmy? SSR 1, SSR 2, takie nietypowe pasty. Kurde, co to było? Nie pamiętam. Dobra, usiądę sobie, kabelek zarzucę na siebie i pojedziemy po lampie. Dobrze. Słuchaj, chodzi o to tylko, żeby to zaaplikować. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie, jeżeli chodzi sprawa o te przetarcie. No niby, ty, fajnie. Może być już. Tak, będziemy docierać. Dobra. Mikrofibra. Najpierw spróbuję. Zerda. Najpierw spróbuję bez tego boosterka od szwagra. Rewelka. Tu jakiś sznyt. Rewelacja. Maskowanie. Zaraz będziemy wszystko widzieć. Maskowanie, już ci mówię. Oj tak. Te grubsze rysy oczywiście zostały. Ale połysk jest zacny. No jest dobrze. Nie wiem, jak ty to widzisz. A teraz spróbujemy z boosterkiem od szwagra. No śmierdzi, co mi przypomina mi jakąś chemię. Śmierdzi niesamowicie. Wiesz co, wezmę tę lampę, odwrócę. Na razie. O, zrobimy sobie w ten sposób. No widać, że jest lepiej, ale nie oszukujmy się. Praca nie jest zbyt szybka i nie jest zbyt przyjemna. Boosterek szwagra z tym się nie polubił. Tutaj potrzebne jest do tego coś miękkiego. Teraz tak, tu mi się nie udało dotrzeć. Jest jedno miejsce i na lampie, słuchaj, to co rozłożyłem równiutko ten film, też miałem problem, musiałem też dodatkowo z boosterkiem właśnie, bo nie chciało zejść. Średnio lubi ta pasta, ten sealant w formie pasty, średnio lubi lampy. Myślę, że na dualce zdecydowanie by się to inaczej oczywiście rozkładało. Inne rozłożenie. Tak, udało się w końcu dotrzeć, ale to musiałem użyć boosterka, więc produkt tak, jak ci gdzieś przyschnie rzeczywiście, możesz go uzupełniać jakimś sealantem. Ale co? Odklejam. Pad? Jakiś, nie wiem. Nie znam. Nie wiem. Firma No Name. Szwagra tutaj odstawiam. Zakładam. Cyk bajerka. Maszynę. Zmieniam tutaj kabelki. Pyk. Ok. Ten terera. Ta maszyna tu. Aparat, jak widzisz, leży. No widać, że jest nawilżone. Widać, że dostał takiej głębi. Ale to nie jest to. To nie jest to, co by mnie interesowało. Lecimy z mistrzuniem. Tu mam pasty, które zabiorę od Neoxala. Cleaner, kurczę, Purboysa, który jest mistrzem. No jest tu trochę tego. Kurczę, tutaj mógłbym naprawdę tych past. Tam kolejna. Z tych zabezpieczeń. No jest tego trochę. W piwnicy tam jeszcze stoi pewnie kilka sztuk. Pod piwniczeniu, przepraszam. Lecimy. Mistrzuniem.
wymieszać. Dokładnie. Już niewiele go zostało. Trzeba będzie dokupić skurczybyka. Robimy raz, dwa, trzy bombeczki. O. I od razu zapach przyjemny, taki cytrynowy. Ok. Gdzie mi skończyliśmy? Gdzieś tu. I zrobimy, słuchaj, porównanko. Jedyneczka. Zobacz. I to jest właśnie to. Zobacz rozłożenie tego. Szybkość pracy. Praktycznie cała macha. No ciężko przeskoczyć tego turtla, jeżeli chodzi, tego żółwika, jeżeli chodzi o szybkie zabezpieczenie, z oszukaniem, z nawilżeniem, z połyskiem. Ja wiedziałem, że ja do niego wrócę. Stop. Słyszałeś? Zaczął powoli piszczeć. Uzupełniamy. Troszeczkę więcej miodu. Pat jest twardszy niż myślałem. Jest troszeczkę twardszy niż myślałem. Wydawał się taki w miarę miękki. Nie no, to jest mistrzostwo. To jest po prostu produkt dla mnie niezastąpiony. Teraz znowu przegiąłem. Dziwny pad. Naprawdę. Okej. Chlapnęło mi troszeczkę za dużo. Teraz przegiąłem. Mogą dodać kilka kropelek. No i od razu inna bajka. Tłusto, przyjemnie. Teraz go zbierzemy. Później jeszcze raz dotrzemy. No i tu oszukamy na maksa. Tutaj muszę... Ojejku. Tam jest, słuchaj, strasznie tempo. No a tu już mamy. W porównaniu z tamtym, to tam mamy naprawdę tempo. Tu już się zaczyna poślizg. Opsa, dobrze, odwracamy. Bardzo ładnie. Oż kurde, no to... O czym mowa? To w ogóle inna para kaloszy, słuchaj. Inna bajka. Jeżeli chodzi o zamulenie lakieru, kurde. Pewnych rzeczy się nie zmienia. Nie eksperymentuję. Kurczę, zobacz, jak mi chlapnęło paskudnie. O. Dobrze, teraz tak, tutaj było strasznie. Kurde, no poezja. Poezja. No te kropelki, nie no, to jest w ogóle przepaść, słuchaj, to nie mamy o czym gadać. To bez dwóch zdań, dobra. Jeszcze jedna mikrofibra, odwrócę ją sobie, bo było z... A, to jest z busterkiem, to nie chcę. Z busterkiem nie chcę. Okej.
Oczywiście też to zrobię ręcznie, bo maszynowo nie będę się tu trzaskał. Chciałem sprawdzić te produkty, kurczę, jak mi temat ugryzą. No i słabo. Dobra. Okej. Już i śliskość, i wszystko jest tak, jak być powinno. I zapach przyjemny. Dobrze. Nie no, no kurde, no nie da rady. No pewnych rzeczy nie przeskoczymy, no nie ma mowy. Tego turtla jeszcze nic mi nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o, słuchaj, maskowanie. No kurde. No mistrz. Mistrz. W ogóle nasycenie. No inna bajka. Pomimo, że tu jest jeszcze ten booster. Może być tak, że nie zgrał się ten produkt z... Ten produkt nie zgrał się z... Ze szwagrem, ale praca i nabłyszczenie i maskowanie, no... Żółwik miażdży, no miażdży, miażdży, naprawdę miażdży. Super. I przy nim zostanę i nie będę kombinował, słuchaj. Biorę w przyspieszeniu ci, ogarnę ten... Całą aplikację na całe auto, bo nie będę się... No nie wiem, czy jeszcze dachu nie zrobię, a może i maszynowo sobie polecę, będzie szybciej, rozłożę i też będzie dobrze, zobaczymy. Do takich rzeczy oczywiście fajniejsza jest Dual Action. Raz, że ci nie będzie tak chlapać, dwa, że fajniej rozprowadza ten produkt. Przy rotacji niektóre produkty mogą się w miarę szybko kończyć. Akurat żółwik jest o tyle fajny, bo jest tłusty, nie ma z tym problemu, ale tak jak na przykład... kurczę. Ten od chemika Geissa, no musiałem uważać. Ewidentnie było widać, że to nie jest pasta, która jest tłusta, jest sucha i ona, myślę, że na dualce i ręcznie... Nie no, to jest kosmos, słuchaj, to jest przepaść. Wezmę aparat, pokażę ci, co jest 5. No nie da się inaczej, no biorę aparat i ci pokazuję, co jest grane. Oj. Słuchaj, nie wiem, czy to dobrze widziałeś w aparacie. Ja tu widzę różnicę w ogóle nasycenia tego koloru. Oczywiście grubasów mi nie zamaskuje, to nie ma mowy. Zarzucę jeszcze na tę stronę maszynową. Pomęczę cię troszeczkę z GoPro. I osobiście, no właśnie, tak jak mówię, dla mnie to jest mistrz, jeżeli chodzi o Mirka Handlarza. No naprawdę mistrz, super. I tu ja wiem, że są cleanery, które maskują na maksa, ale one siedzą ile? No właśnie. Tutaj mamy naprawdę, jeżeli chodzi trwałość jeszcze tego produktu, potężną i śliskość lakieru, słuchaj. To jest coś niebywałego. Tu, no tutaj to jest w ogóle miazga. Wjeżdża mi to normalnie tak, jakbym tu nic nie miał. Mistrzostwo. No i zdania nie zmienię. No zdania nie zmienię. Mam tam też Enigmę IO, mam też Essence. Też spoko produkt, zajebisty. Ale ten miażdży. Ten naprawdę miażdży. Tu zarzucę ci jeszcze maszynowo właśnie. Co ciekawsze, że on jeszcze... Nie, myślałem, że coś zebrał. Dobra, wyczyszczę sobie. Odrobinkę czyszczenia. Odrobinka miodu. Teraz to już wiele nie potrzebujemy. O, właśnie, widziałeś. Już wiele nie potrzebujemy. Oczywiście na dualce byłoby pięknie. Ja nie lubię Dual Action i będę się męczył z rotacją. Dobra, jedyneczka i szybki przy... Nie tak. Coś mi się rozłączyło. Wiem, co mi się rozłączyło, słuchaj. GoPro podłączyłem na chwilę, bo GoPro ratuje prądem jak tylko mogę. Dobra. Opa. Na siebie kabelek, pstryk i robimy taki myk. Raz. Rozprowadzamy. I tu oczywiście nie musisz się pastwić nad tym panelem. Tak naprawdę wystarczy dwa przejazdy, żeby
nawilżyć ten panel, żeby ten produkt dobrze wbić w te rysy, w te ptasie kupska. Tam było ptasie guano i zobacz, zaraz ci pokażę, jak go pięknie zebrało. Jeżeli chodzi o tego pada, na którym pracuję, który kupiłem za 20 parę złotych, tragedia. Naprawdę. To jest jakiś dramat. O, i jak już zaczyna nam, widzisz, brakować troszeczkę towaru i to jest już. I to jest już. Tu była ptasia kupa. Ale to taka zajebiaszcza. Zobacz, zostało tylko takie, kurcze, to nie wiadomo co to jest. Gdzie ona była? Gdzieś tu, o, tu. Tu, ale zobacz jak znikła. Ja muszę złapać odpowiednie światło, żeby ją zobaczyć. No mistrz, naprawdę mistrz. Mikrofibra i lecimy z tematem. Cool. No i już wygląda. Tutaj to już w ogóle będzie mistrzostwo. Tu są. Teraz będzie podwójna porcja. Nie, no nie da rady inaczej. No, no nikt mi nie powie. Naprawdę nie da rady inaczej. No nie da rady. Do tego produktu wybieraj sobie mikrofibry z krótkim włosem i często wymieniaj. On jest naprawdę tłusty. Mega tłusty. Bardzo tłusty. Na maksa tłusty. I teraz zobaczysz maseczkę. Zaraz jak to wygląda. Oczywiście to nie jest tak, że docierasz go, kurczę, jak zymulka czy inne woski. No troszeczkę się trzeba pobawić ze względu na tą tłustość. Ale on potrzebuje czasu. Tutaj nie robisz nic na szybko. Dłużej nim troszeczkę się pobawisz i on zaraz powoli będzie znikał. Będziesz widział zresztą, jak powoli znika. O. Tak jak tu. No i już wzdłużne teraz ruchy. Oj, tak. Uwielbiam ten produkt. No mistrzostwo, no. Dobra. Żałuję, że zacząłem z tamtym padem finiszowym. Założę sobie tutaj, słuchaj, pada. Oho, żona. Czyżby kurier? A za ile będzie? Dobra, no to już wychodzę. Okej, pa. Przepraszam, muszę wyjść do kuriera. Zajebiaszcze to wygląda. W jednym miejscu złapałem hologram i to wiem w którym. Tu, gdzie kończyłem tym produktem, Chemical Guysem, gdzie była końcóweczka tutaj, gdzie czułem taki naprawdę już opór. No, turtla na chwilę obecną no, nie zastąpię, nie mam czym tak naprawdę. Zobacz na lakier. No właśnie. Śliskość. Słuchaj, to jest coś niebywałego. Teraz wjeżdżam na błotnik, jest katastrofa. No tutaj w ogóle porównanie tamtego produktu z boosterem od szwagra, to były dwa światy. Produkt siedzi na wszystkim, zresztą też widziałeś, to jest po prostu mistrzostwo. I teraz już nie kombinuję, bo nie ma sensu, po co? Zakładam. A tu już użyłem. Widzisz, do... zakładam wafelek do żółwika i słuchaj, lecę całe auto. Oczywiście nie będę ci tego pokazywał, bo to jest bez sensu. Film by trwał naprawdę długo i tak będzie długi. Zrobię całe auto i dzisiaj fajnie, bo właśnie wyjdzie słoneczko i pokażę ci, jak skurczybyk wygląda w słoneczku po zrobieniu. Czy przed oddaniem auta będę czymś jeszcze smarował? Możliwe. Możliwe, że coś jeszcze położę, bo jak będę jutro chciał tutaj zrobić wnętrze, wiadomo, on się troszeczkę jeszcze może przykurzyć, więc delikatnie go czymś ewentualnie zbiorę albo sobie odpuszczę. Nie wiem, zobaczę. Tak naprawdę, no, tak jak mówię, tutaj nie ma parcia.
To jest auto pod sprzedaż i tutaj właściciele powiedzieli wyraźnie, chodzi o to, żeby nie wyglądał na gruza, pomimo że jest świeżym autem. I tak zrobimy właśnie. No jaram się. Znaczy, no widzisz, no, jak człowiek ma swoje sprawdzone kombinacje, kurczę, nie ma co mieszać, nie ma co kombinować. Oczywiście mógłbym położyć tutaj cleaner, położyć później wosk, ale po co jak jedno etapowo, można tak powiedzieć, no to nie jest to tak, powiedzmy, to nie jest korekta jednoetapowa, ale jednoetapowo produkt maszynowo kładziesz, docierasz i zapominasz i przeskakujesz na następny panel. Czy to jest szybka robota? Zajebiście szybka. I już. I po wszystkim. Tak niektórzy mówią, ale to mógłbyś zrobić one stepa. No tak, ale one stepa, wymywanie pasty, dobranie kombinacji, później pasowałoby czymś jeszcze zabezpieczyć. No właśnie, tutaj masz dwa w jednym. Można wziąć oczywiście, tak, można wziąć też, są produkty, które mają w sobie od razu zabezpieczenie, też wyjdzie na to samo. Każdy ma swój ulubiony produkt. Moim ulubionym produktem o szóstym jest właśnie ten żółwik. Dobra, słuchaj, żeby nie przedłużać, ja wrzucam ci w przyspieszeniu na GoPro to, co będę tutaj robił, będę się przemieszczał i będę chciał pokazać ci auto na zewnątrz, jak już go ogarnę tak definitywnie. Uderzenie. Będzie to siedzieć na chromach, na lampach, na wszystkim, nawet na plastikach. Dobrze, chwila takiego przerywnika. Zrobiłem sobie fajną miksturę. Chemical Guys, sealant w formie pasty i Turtle Wax. Połączyłem te dwa produkty. Słuchaj, zrobiłem tamtą stronę dachu i jestem zajebiście miło zaskoczony. Super, troszeczkę szybciej się żółwik dociera, a połysk zostaje w sumie ten sam, słuchaj. I lepiej się prowadzi. A czy lepiej się prowadzi? Ta pasta, bo mi chodzi o pastę, że lepiej się prowadzi. Żółwik ją pięknie uzupełnia. Naprawdę rewelacja. A żółwia jeszcze z niczym nie łączyłem. A tu proszę, pierwsze połączenie i strzał w dychę. Zobacz jak równiutko, idealnie. I teraz się fenomenalnie się prowadzi, naprawdę. Czuć, że mam w tej gąbce tą pastę, ale przewagą jest ten płynny żółwik. Fenomenalne połączenie. Heh. Ale się polubiły. Zobacz. Idealnie się, naprawdę. Rewelacyjnie. I już. Spójrz. No perfekcyjnie się prowadzi. Teraz czuję suchość tej pasty, bo ta pasta w porównaniu do żółwika jest taka sucha i troszeczkę niestety tępa. A żółwik ją pięknie uzupełnił i docieranko jest tutaj odrobinę lepsze, że nie marzy się tak mocno żółwik, a uderzenie i maskowanie zostaje tak nam takiego żółwika. Ale zajebiście, no to teraz to już w ogóle pójdzie szybko. No i dobrze. No widzisz, czuję, że tamten produkt będę próbował mieszać jeszcze z pastami polerskimi. I tak zrobię, bo z reguły można też z pastą, można psiknąć sealantem, czymkolwiek. Słuchaj, perfekto, no połączenie mistrzowskie. O ja, naprawdę, mistrzowskie połączenie, zobacz. I już, jedna porcja żółwia, jedna porcja, kurczę, Chemical Guys. Bomba, i tak jadę właśnie w tym momencie, tak będę jechał całe auto, zajebiście.
Stwierdziłem, że zarzucę już GoPro. Tutaj błotnik. Tylne drzwi. Poczekaj, lampę ustawię. O, stryk. Tylne drzwi, słuchaj, błotnik, tu gdzie był lakiernik, masakra. Maszynowo i gruboręcznie, żeby zamaskować, słuchaj, i to jeszcze nie jest dotarte do końca, żeby zamaskować przetarcia. Są tutaj rzeczy, których no nie ruszę. Jest to pod bezbarwnym i niestety, nie wiem, o, tu choćby nawet przymglenie i nie ruszysz tego, nie ma mowy. Tu również cudów nie ma, jeszcze nie dotarte, tak jak widzisz. Czeka na dotarcie. No tutaj na rozrabiał. Najgorszy panel, z jakim się pracowało, słuchaj, ta pasta tak jakby... I cały czas widzę te niedociągnięcia, jakby chłonęło. No niestety teraz będę bez, zmuszony docierać bez latarki czołowej, która jakby nie było, mega mi pomaga. I przy tym produkcie latujesz maszynowo, jak są braki, dorzucasz gruboręcznie i od razu docierasz. No niestety, ale ładnie zamaskowało, nie powiem, jest dobrze, ale z tamtej strony było przyjemniej. Z tamtej strony jeszcze przeskoczę, słuchaj, żeby zarzucić maszynowo. Tutaj też widzę, że... Kurde, co on tu robił? Masakra. Ojej, ojej. I to jest pod spodem, słuchaj. Dobra. Bączek. Pyk. I ręcznie. Poczekaj. Podniosę trochę lampy. Wyżej. O, okej. Turururum. Dobra, i tu musimy jeszcze też dodatkowo ręcznie. Lampy zobacz tu, a tam, znaczy no, ty tego nie będziesz widział, bo to kurczę, trzeba odpowiednio stanąć. I tutaj też. Co jest fajne z tym produktem, słuchaj, no, wlatujesz na wszystko, kurczę. Ja tym plastiki targam, zobacz. Wszystko ci natłuści ładnie, nawilży, doda hydrofobowości i zabezpieczy. I... Teraz ta fibra i od razu docieranko. Póki jest tego dużo, żeby to ładnie rozprowadzić. Okej. Okay. Odwracam. No żółwik jest niezastąpiony. Słuchaj, już kończę. Godzina roboty, tak naprawdę. Tobie przy masce, nagrywając film, przestawiając wszystko, zajęło mi to prawie godzinę. Prawie. Chyba 40 czy 50 minut. Tutaj praktycznie całe auto i też godzina. No więc właśnie, no to jest tak z nagrywaniem, słuchaj. Jest bardzo mało komfortowo. O, i teraz jest ok. Uwielbiam. Uwielbiam ten produkt. No po prostu maszynowo, ręcznie. Ten panel, no nie będzie taka igła, jakbym chciał, jeżeli chodzi o maskowanie, ale jest dobrze. Latara. O, i tu jeszcze widzisz. Tu jeszcze, okej. Okay. Cyk i teraz tak. Widzisz tłustość? Widzisz, nie? Gdzie nie, gdzie smugi. Zostawiamy to. Później jeszcze raz całe auto musi sobie odparować. I później całe auto jeszcze raz miękką mikrofibrą. Okej. Okay. No dobrze. Super. Zaczyna to wyglądać, słuchaj. Naprawdę jest dobrze. Zaczyna mi się to podobać. Zrobił się naprawdę czarny. Bardzo przyjemny. Muszę jeszcze z drugiej strony jeszcze plastiki. Plastiki. Gdzie mam tego pada? Jest. A, jeszcze jedna rzecz. To połączenie tej pasty, tego silantu w paście z żółwiem. Fajnie, ale brakuje mi tego mokrego uderzenia, tego sznytu, tego maskowania. Jednak, no niestety, no nie ma... No nie jest tak idealnie. Fakt, że łatwiej się dociera, nie smuży tak mocno, ale kurczę, no niestety brak takiego maksymalnego maskowania, takiego oszustwa. Okej. Okay. No co, no to teraz jeszcze plastiki. To już pójdzie do Żyda. Raz, dwa. Tu nie żałujemy materiału na plastiki. Ładujemy grubo. Naprawdę grubo. Plastiki muszą elegancko wypić ten produkt. Przestawię lampę. O! Muszą go na maksa, słuchaj, wypić. Dobrze, dobrze. Ten bol pójdzie do wyrzucenia. Okej. Tak czy tak, nim robię już tylko plastiki.
Lusterko zobacz. Widzisz to? Zobacz na lustereczku, jaka miazga. Perfekcyjnie. No produkt jest mistrzem, no nie da się ukryć. Okej, lampa tu. Oświetlała mi tam. O tak. Fajnie mam z tą lampą, co? Przestawię sobie ją teraz tak. Mogę sobie ją wyżej, mogę sobie ją zgiąć. Zależy jak chcę. Chcę wyżej, to mam wyżej. Chcę niżej, to mam niżej. Dobrze, a miałem ten plastik dotrzeć. Cyk. Dobra. Ta mikrofibra już idzie do wyrzucenia. Ta zresztą też i ta też. A, te. Tą dotrę, bo te idą do wyrzucenia. Ta też. O, tak. I już mamy nawilżony na maksa plastik. Plastiki również przyjmuje fenomenalnie. I tu na plastikach nie czekaj za długo. Jak będzie wysoka temperatura, od razu docieraj. Nie zostawiaj. Plastik troszeczkę inaczej ten produkt pije. Lakier, wiadomo jak to jest z lakierem. Zostanie go najwięcej tylko i wyłącznie w rysach. Na plastiku, jak ci gdzieś mocno przyschnie, możesz mieć później delikatny problem. Okej. To mi widzę delikatnie chlapnęło na szybkę. A teraz jeszcze jedna rzecz, właśnie. Czy produkt usiądzie na szybie? Pewnie, że usiądzie. Zaraz ci to pokażę. Nie wiem, jak to będziesz widział. Mam, a może tu? O, tu tak zrobimy, żebyś widział lampę. Mam nadzieję, że też ją tak widzisz, jak ja ją widzę. O, taki półmrok, można powiedzieć. Przeczyścimy, pada. Nie, tu mam czyściutkiego. Tu mam jeszcze zawartość tego produktu. Szyba. I to oczywiście tylko i wyłącznie na boczne. Nie inaczej. Inaczej się nie bawimy. Nie ma mowy, żebyś wjeżdżał na przednią szybę z tym. Będzie katastrofa. Przerabiałem wszelkie maści, produkty z przodu na szybach. Tak naprawdę może fusiak tylko tak troszeczkę poudawał, że jest dobrze. Reszta wszystko gnój. Okej. O. I standardowo jak to na szybie. Papier. Ale ślisko. Tak żeby nie było, szyby też będą w tym boczne. Na przedniej jest niewidzialna wycieraczka. Bo produkt też uzupełni ci rysy. Mam fajny produkt, który testuję właśnie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wszystkiego. O, ale śliskość, zobacz. Szybę. Zobacz, ile mniej takich drobnych rys. Maskowanie. Perfekto, co? Tak. On też będzie siedział na szybach, oczywiście. Mam produkt, który, kurczę, tak oszukuje na szybie, naprawdę, niesamowicie. Na Audi z tamtej strony chyba siedzi. Niby nie ma hydrofobowości, ale jak myję, to widzę, że jeszcze skurkowany siedzi. Tak zamulił mi szybę, tak zamulił rysy, że ja byłem pod wrażeniem. Nie sądziłem, że tak można oszukiwać. A na felgach, jeżeli chodzi o uzupełnienie powłoki, która się skończyła, no na chwilę obecną nie miałem produktu, który by tak długo siedział. No dobra, słuchaj, ja przeskakuję na drugą stronę, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Tutaj muszę jeszcze zrobić, bo próbowałem też ręcznie zamieszać właśnie chemical guys z żółwiem. No i nie jest to, nie jest to, więc tutaj muszę powtórzyć, kurczę, maszynowo, bo inaczej produkt inaczej wbija się w lakier. Jest inna śliskość tego lakieru i inna głębia, naprawdę. Ręcznie jest fajnie. Ręcznie to można właśnie uzupełnić, tak jak tutaj miałem, gdzie były mega niedoskonałości. Dobra, zobaczmy, czy produkt już troszeczkę usiadł. Może można już go dotrzeć. Spójrzmy. Tak, już troszeczkę się uspokoiło. Idę po czystą mikrofibrę. Okej. I właśnie maszynowo, jak widzisz, że gdzieś jest mega słabo, nie do końca jesteś zadowolony z efektu, uzupełnij go później ręcznie. Miazga. Zobaczmy teraz. Już jest inny poślizg.
Okej. No i po wszystkim. Widzisz, daliśmy mu chwilę. No i dlatego też mówię, że zrobię wszystko i na końcu taką miękką mikrofiurą przelec całe auto i po zabawie. Dobra, z tamtej strony... Nie będę już wrzucał, kurczę, w przyspieszeniu, bo nie ma sensu. Przeskakuję. Która godzina? No 11. No widzisz, do 10 bawiłem się, kurczę, z tobą. Z tym. A nawet, powiedzmy, niech mi zajmie to półtorej godziny całe obrobienie auta razem z szybami. Nawet dwie. Niech będzie. Ale no, kurczę, oszustwo jest maksymalne. Plastiki, szyby... no wszystko. Tak naprawdę wszystko. Produkt nie boi się niczego. I podkreślam, na plastikach kładziesz i od razu docierasz. Nie czekasz z nim, żeby wysechł. Od razu. Tak samo lampy. Zarzucasz maszynowo i od razu docierasz. Na plastikach nie czekamy z mistrzem. Na lakierze może sobie poleżeć. Docierasz, smuży, odpuszczasz. Na koniec całe auto, kurczę, ogarniasz miękką mikrofibrą. Okej, okay, mniemniuś, nie? Autko już przeleciałem całe finiszowo. Jest dobrze, jest zajebiście, jest naprawdę fajnie. Liści mi do garażu nawiało. Piękna pogoda. Ajajajajaj. Zaraz wyjeżdżamy autkiem. Teraz tak, plastiki przednie i tu, gdzie było mega przetarte, gdzie nie złapał żółwik, dołożyłem. No nie wiem, czy już był, czy będzie. ADBL dostałem też od widza. Black Outer, dressing plastiki zewnętrzne, ale na oponach. Ale tu polecimy plastiki. Naprawdę fajny dressing, super. Ciekawe, czy film już był, czy nie. I uważamy na niego, bo skurczybyk potrafi, jak na czymś dziwnym usiądzie, ciężko go będzie zdjąć. Okej, okay. Zaraz wjedziemy z mikrofibrą. Troszeczkę nabłyszcza, ale to nam nie przeszkadza. Będzie wyglądać. O, chcę, żeby jej podać piłeczkę pewnie. Okej, okay. Ładnie. Froteczka, zaraz. Woła mnie. Wypuściłem zwierzaki, dlatego musiałem otworzyć garaż, żeby wiedzieć, co się z nimi dzieje. Widzisz, co leży na stole? Będziemy zaraz opony jechać. Niewielka ilość. Fantastyczny dressing, naprawdę. Na oponach robi miazgę. Dobra. Okej. Wygląda to jakoś? Pewnie, że wygląda. A resztę wyrówna mikrofibra. Okej. Z tyłu pojechałem na plastiki żółwikiem. Maszynowo. Pięknie. Się wbiło w ten plastik. Naprawdę wygląd fenomenalny. Okej. Zobacz. Widzisz? Przeniosłem go trochę na chrom i zostają smugi. Trzeba z nim uważać. Dla mnie to jest taka, kurczę, no tworzy taką powłokę. Tworzy. Naprawdę jest niezły. I wykończenie również jest obłędne. Raczej obłędne. Minimalnie, znaczy zależy od plastiku, tak delikatnie połyskuje, ale to połysk jest mega do przyjęcia. To nie jest tak, że to masz plakowo, jest naprawdę przyjemnie. Aha. Dobra. Jeszcze tylko tu. Oj, i tu. Bardzo ładnie. No i co? No i siedzi. Tu już było zarzucone. Tak jak widzisz, śliskość jest obłędna tego produktu, naprawdę. No i co? No i jedziemy z mistrzuniem, nie? Oczywiście, że jedziemy z mistrzuniem. Jakbyś nie wiedział, to tym możesz zrobić pyk, otworzyć. To jest wszystko tak zrobione, żeby było malinowo. I jedziemy, gumiaczki.
Z której strony? Ajajaj, zobacz, jak pięknie nabrało. Będą wyglądać bardzo naturalnie. Zaraz, Frota. Filunie. Dobrze. Tu sobie później przesuniemy autko. Mogłem położyć na debela, ale ten produkt też muszę w końcu kiedyś wykończyć, kurde, no. Dobra. Ale balon. I brudne. No niestety. Już. Musiałem pieskowi, kurczę, rzucić piłeczkę. Okej. I lecimy. Teraz już nikt takich dressingów nie robi. Zabezpiecznik. To się bawi w woski. Teraz już wszystko płynne, szybko, sprawnie. A my lecimy. W miarę naturalny wygląd koła. Żeby nie było, że to przygotował Mirek, tylko Janusz. Żeby nie było. O, właśnie. Okej. Posiedzieć też posiedzi skurkowany swoje. Wiemy, że potrafi. Okej. Druga strona. Która to godzina? No, fajnie. 12. Przerwa będzie na kawusie. Zobaczymy, jak autko będzie wyglądać. No i takie 3 godzinki zabawy. Ogarnięcie całego autka sobie, żeby go zabezpieczyć z kołami, ze wszystkim, z plastikami. I bajeczka. Na spokojnie. W międzyczasie nagrywanie, no to zabiera, powiem ci, czasu, przestawianie. No, ale ja to lubię. Ja to uwielbiam. Co tam się stało? Wołasz mnie, coś się narozrabiało. Idę zobaczyć zaraz. Coś tam zrobiły te dziewczyny. Ona zawsze mnie woła, jak one te małe coś odwalą albo gdzieś wejdą. Zaraz pójdę, sprawdzę. Już dobrze, że mnie informujesz. Zaraz pójdę, tak. Już. No dobrze, dobrze. Mówię za chwilę. Ajajaj. Dressingi to się kładzie szybko, sprawnie, namiętnie. A tutaj co? A tutaj się bawimy. Ale na takich balonach fajnie się tym kładzie. Nie brudzisz się za mocno. Okej. Zaraz, naprawdę, na chwilę, no. Już zaraz idę zobaczyć, co one tam odwaliły. Zaraz sprawdzę. Pewnie nic dobrego, co? Tak? Nic fajnego. Dużo ludzi widzę, że zarzuca takie produkty, że było widać, że coś siedzi na oponie. Pod handel oczywiście, nie? Ja wolę... Spokój się. Ja wolę Już! Naprawdę, teraz to mnie zdenerwowałaś. Serio. Po co mnie denerwujesz? Proponuję ci się uspokoić, dobrze? No. Frotka, powiedz jej coś. Musiałem z nią pogadać na poważnie, no bo to jak to z kobietą. Przecież by się nie zatrzymała. O, Froteczka, chcesz piłeczkę, żeby ci rzucić? Proszę bardzo, fik. No dobra, przesunę sobie autko. Zdejmę rękawiczki, bo niestety brudzi ten wosk. To jest taki oszust, tak jak ci oponiarze, przepraszam za taką nazwę, mają takie produkty, które właśnie, które tak oszukują.
Ja widziałem sam nowy, a czy widziałem. No, mam takiego znajomego, który właśnie kupuje używane opony, a później robi z nich prawie nowe. Ma pędzel, w bańce ma taki płyn, słuchaj człowieku, jak to zaciągnie. No, wygląda to cudownie. Okej. Nic na wariata, na spokojnie, nic cię nie goni. Tam, tararam, tam. Fajno, dobra, teraz tak, oponka. I zaraz będziemy wyjeżdżać, słuchaj. Ależ tam jest sznyt gruby, dwa, ma takie sznyty grube, że hej. Dobra. W którym miejscu to było? Gdzieś, a, tu, dobra. Już widzę. Tu. Raz. Dwa. Tu jest fajne, bo nawet auto jak ma od razu jechać, zarzucasz ten produkt i rura. I tu się w nic nie bawisz. Dressingi nieraz wiadomo, im bardziej tłusty, tym może chlapać. Tu nie, tu nie masz tego chlapania. Siedzi ci, wygląda opona naturalnie. Fajny produkt, naprawdę fajny. Jakby jeszcze nie brudził, to już by był w ogóle luksusowy, można powiedzieć. Kołpaków jeszcze nie założyłem. Ajajaj, dziadzia. Zaraz założymy. Kołpaczki. Nie tak. Robisz tak. Robisz tak. I robisz tak. I to jest wszystko. Idę po kołpaki. Mamy słoneczko. Wyjeżdżamy, słuchaj. Z garagę. Światło wyłączę, jest nam niepotrzebne i będziemy patrzeć, co jest 5. O, dotknąłem lampy, ale śliska. No i zaszło słoneczko. Ja! Ale zaraz wyjdzie. Jest, wychodzi. Kluczyk to wezmę. No. I co? I nie ma słońca. Szlak mi zaraz trafi. Idę jeszcze po mikrofibrę. Do docierania lakieru. Ona jeszcze czeka. Bo mogą wyjść jakieś kwiatuszki, oczywiście. Nie ma nic piękniejszego jak lampa inspekcyjna, ale słońce to weryfikuje natychmiast. No nie, no wygląda. Myślę, że przyszły właściciel będzie zadowolony przez 2 miesiące z wyglądu lakieru. A później, no później to już rób ta co chce etan. A fajnie by się obrabiało ten lakier, bo jest miękki. Naprawdę fajnie. O, ostatnie takie kosmetyczne. Pochodzę sobie, poczekam na słoneczko. Tak jest. No nie mam szczęścia do słońca, no nie mam, widzisz. No. Opony, zobacz jak naturalnie wyglądają. Pięknie, co? O, teraz. Pięknie. Ja mu dodam jeszcze. Połysku przed samym wyjazdem. Oczywiście. Co to będzie? PNC właśnie. Dokładnie tak. To było chyba showcar? Chyba tak. Nie, showroom. No pięknie. O, tu coś widzę. Co ja tu widzę? Poczekaj. Nie mów, że hologram. Tego nie zniosę. Nie, myślałem. Patrzymy na holsi. Nie ma nic gorszego niż hologram. No usiadło to, słuchaj. Zresztą pokażę ci.
Nie wiem, jak ty to widziałeś. Najgorzej wygląda co piano, oczywiście. Tego to się nie da tak maksymalnie zamaskować, ale i tak jest nieźle. Ładny kolor, bo bardzo podobny do mojego Audi. Taki właśnie grafit, kurczę. O, tu coś widzę. Co to? Albo przecierka, albo niedotarte. Nie, nie dotarło. A widzisz? A patrzyłem lampą inspekcyjną. Plastik elegancko, elegancko, elegancko. Tu jest pięknie. Super, co? Maseczka. To zobaczymy ją w słońcu. Pokaż nam się tutaj. Ojej, ale razi. Wow, dobra. I w cieniu. No ładnie, ładnie, ładnie. Jaram się. Oczywiście tak, tutaj są wzdłużne jakieś sznyty, kurde, słuchaj. Dlatego to nie przelecimy. No nie da rady, no. Nie ma mowy. Tak sobie jeszcze pomacham. Fajna śliskość, super, naprawdę, rewelacja. Właścicielom zaraz nagrywam film i wysyłam, żeby widzieli, jak wygląda zaraz po zrobieniu. Bo później, znając życie, może być tak, że popada i będę wracał w deszczu, no to co to, zero efektu, nie? Czy mi się podoba? Oczywiście, że mi się podoba. Zajebiście. Fajnie, że te opony nie błyszczą. Fajnie, że one tak wyglądają naturalnie. Jest tak, jak to mówi mój teść, si calafon. Albo picobello. O! Sierść. Lustereczko, zobacz. Pięknie. Nie nabłyszczone za mocno. A pięknie takie, kurcze, soczyste, śliskie. Oczywiście dzięki czemu? Dzięki żółwikowi. No dobra, słuchaj, wjeżdżam do garażu i... Znaczy nie, jadę do garażu, pójdę coś zjeść, napiję się kawy i będę brał się za wnętrze, czyli będę chciał odkurzyć, przygotować sobie już, kurczę, te plastiki pod usunięcie tego plaka. Co tam, froteczka? Tu jest, widzę, uderzony. Tak, i ogarnąć tu to. Jeszcze to, co widzisz, to będzie szlifowane tutaj, ale to już o ładnie stwardniało. Będzie można ładnie obszlifować, żeby aż tak mocno się nie rzucało w oczy. Zresztą zobaczysz. No dobrze. Okej. Okay.